zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, miasta amerykańskie prowadzone przez komunistów amerykańskich, czyli Partię Demokratów, no to można powiedzieć, że to jest syf, kiła i mogiła, albo brud, smród i ubóstwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No takie miasta jak Chicago, jak Detroit, jak Los Angeles, jak San Francisco, Filadelfia, no to są miasta prowadzone przez demokratów. No i tam, gdzie są demokraci, no to tam są duże pieniądze, podatki, ale jest również duże rozdawnictwo. No jest rozdawnictwo i budżetówka, czyli wszyscy ci, którzy pracują dla państwa, no to oni oczywiście głosują na socjalizm, no bo socjalizm daje im pracę. Ciekawe jest, że w Ameryce, w Washington, czyli stolica, w promieniu około 200 kilometrów, no to tam mieszka 95% ludzi, którzy mieszkają przy Waszyngtonie, no to są demokraci. No także wszystkie te stany, wszystkie ten District Columbia, to są urzędnicy, pracownicy. Teraz Biden wyszedł i powiedział, że w maju 390 tysięcy miejsc pracy powstało. No tyle tylko, że jak się wejdzie na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, no to okazuje się, że pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, no to było 100 tysięcy, a 260 tysięcy, no to wszystko jest związane z budżetówką. No i tak jest w Los Angeles. W Los Angeles, no to właśnie ten jest wielka przestępczość. Jak popatrzycie, czasami nawet jakiś Polak ostatnio zrobił San Francisco czy z Los Angeles film, jaki tam jest syf na tych ulicach. No dlaczego tam jest syf? Kalifornia, no to jest ciepły klimat. Tam nikt nie umiera przez zamarznięcie. No i w zasadzie rząd stanowy, rząd federalny, rząd miejski daje pieniądze i tym ludziom po prostu ułatwia życie. No i do tego jeszcze nie ściga przestępczości. No i to jest ten problem. To jest to, co może się zmienić teraz, bo w Los Angeles i San Francisco są takie przepisy, że w zasadzie paragrafy, że jeżeli jest jakiś kradzież do $1000, no to jest to traktowane jako przekroczenie, nie jako przestępstwo, no jako przekroczenie nie podlega ściganiu prawnemu. No i to się rozbestwiło, no bo to nie tylko te włamania są w biednych dzielnicach. No przestępczość strzelaniny czy morderstwa. Biden no to mówi, że to jest biała rasa po prostu to powoduje, że ściga i strzela do czarnych. No, fakty są takie, że najwięcej zabitych czarnych, no to jest przez innych czarnych. Tak samo jakieś napady rasistowskie, no to z reguły są, to są chyba 3 razy większe, kiedy czarni napadają na białych, niż biały na czarnych. 4 razy większe, kiedy czarni napadają na żółtych, niż żółci na białych i tak dalej, i tak dalej. No ale ten bandytyzm, oni się tak rozbestwili, że w Los Angeles w listopadzie wielu takich bardzo drogich sklepach, gdzie są rzeczy po 500, 1000, $2000, wpadła grupa z łomami, powybijała szyby, powybijała wystawy i ukradła przepraszam, na ponad $150,000. Aresztowano 14, no i w zasadzie tych 14 wypuszczono w ciągu 8 godzin bez jakiejkolwiek kaucji, bez żadnego zabezpieczenia, no i bez żadnego sprawy sądowej. Jakiś czas później 81-letnią kobietę zastrzelono w jej domu, no też przez jakiegoś bandytę.
w Śródmieściu ukradziono dwóm ludziom 100 tysięcy dolarów w biżuterii. No i to są tylko te przypadki, kiedy są znane, ale wszystkie te statystyka, no też makabryczna. Kalifornia, Los Angeles, no to jest jedna sprawa, ale w Chicago, w Detroit, no to tam są strzelaniny. Tam w Detroit, w Chicago, no to tam jest rocznie zabitych 300-400 osób. To są w każdym tygodniu to jest zabitych 4-5-6 osób. No i oczywiście Biden i cała reszta tych debili, no to mówi, że trzeba coś zrobić z legalnymi rewolwerami i pistoletami i tymi półautomatycznymi. No, jest to 100 milionów właścicieli w Ameryce. No, oni nie patrzą na tych kryminalistów. No i tu się zaczyna. Przychodzi demokrata. No on kiedyś był republikaninem, ale w Kalifornii nie ma, w Los Angeles nie ma szansy wygrać republikanin, no bo tylko 10-13% jest tam republikanami. Także jeden taki człowiek, Caruso, on ma 63 lata, no i w zasadzie wypisał się z partii republikańskiej, no i w 2011 roku i przypisał się do partii demokratów, no i teraz w lutym zamierza zostać majorem, burmistrzem Los Angeles, no bo mówi, że ten bandytyzm, no to trzeba po prostu zniszczyć, trzeba z nim walczyć, trzeba eliminować. No już coś takiego było w 1992 roku. Rodney King, no to też bandzior, którego też policja tam ścigała, później on tam zginął. No i w 1992 roku czarni spalili bardzo dużo przedmieść Los Angeles. No z reguły to palili koreańskie delikatesy, no bo Koreańczycy, no to są przedsiębiorczy ludzie, no i oni tam w latach 70-tych, 80-tych przyjeżdżali, no i z reguły patrzyli się, gdzie robić biznes. No to najłatwiej było robić biznes w tych czarnych dzielnicach, no bo w tych czarnych dzielnicach, no to tam nie za bardzo było dużo przedsiębiorczych ludzi, nie mieli pieniędzy, nie mieli pojęcia, nie mieli chęci, nie mieli doświadczenia, no cokolwiek było, no to czarni nie prowadzili sklepów. No i wchodzili Koreańczycy, zakładali najróżniejsze sklepy, sklepiki z ciuchami, z jedzeniem, no delikatesy, może to za mocno powiedziane, no ale takie małe sklepiki z jedzeniem, gdzie czarni mogli kupić zaraz na rogu, no i im to wszystko pospalali. Wtedy ten Rodney King, no to jak się popatrzy na te filmy, no to mało kto w ten sposób interpretuje, no ale to był jeden wielki rasizm, no i właśnie dzisiaj ci Stowarzyszenie Przedsiębiorców Koreańskich do tej pory popiera Caruso. Kto miał wygrać w tych wyborach? No miała wygrać Murzynka. Karen Bass, ona ma 68 lat. No ona już jest przy żłobie przez dziesiątki lat. No to jest postępowa socjalistka. Ona była szefową Związku Czarnych w Kongresie. Ma poparcie ze związków zawodowych. No bo w Ameryce w zasadzie związki zawodowe to są tylko państwowe. Są państwowe związki zawodowe, które negocjują swoje pensje, a pensje są płacone przez podatki ludzi, którzy pracują, tak? Jest popierana przez aktywistów demokratycznych, jest popierana przez czarownicę Nancy Pelosi. No Nancy Pelosi, no to też jedno wielkie oszukaństwo w tym biznesie politycznym, jako komunistyczna świnia już jest tam kilkadziesiąt lat. Jej mąż akurat był pod wpływem alkoholu, złapali go.
miał jakiś wypadek. No oczywiście nic się z nim nie stanie. W Ameryce na dzień dzisiejszy to są dwa systemy prawne. Jeden system prawny jest dla konserwatystów, oni są zawsze i wszędzie winni, a drugi system jest sprawiedliwości społecznej, no i oni społecznie nie sądzą demokratów. Także pojawił się Caruso, no i Caruso mówi, że zacznie ścigać przestępczość, zacznie wsadzać, usunie to wypuszczanie bez kaucji. No popierają go, policja go popiera, no bo policja jednak chce porządku, dużo różnych tam, nawet z Hollywood i wszyscy ci celebryci z przemysłu rozrywkowego, między innymi Snoop Dogg i Kim Kardashian, do tego poleca go aktywistka Sweet Alice Harris, no to ona już, ona jest też czarna, ale to działa wśród młodych ludzi w południowym Los Angeles, żeby im poprawić życie. No wszyscy komuniści oskarżają Caruso, że on chce sobie kupić ten ratusz, że wydał 30 milionów na całą tą akcję wyborczą. No i to jest to, co wojna klas w Ameryce działa bardzo dobrze. Wojna klas w zasadzie usadziła konserwatywnego kandydata w 2010 roku. No ale teraz ta wojna klas już za bardzo nie działa. Wszyscy ludzie po prostu są wściekli. Wszyscy ludzie w Los Angeles, no i we wszystkich miastach amerykańskich są wściekli o tych bezdomnych na wszystkich ulicach, we wszystkich parkach. Napady z bronią w ręku, kradzież, włamania do samochodów i tak dalej, i tak dalej. No Karen Bass, ona z punktu widzenia Murzyńskiego mówi, że to przestępczość i nie można ścigać, no bo to jest wina społeczeństwa, że to po prostu tam cała ta fala i te cykle kryminalne, nie można wyaresztować ludzi, po prostu trzeba się zacząć się brać za stan psychiczny tych ludzi, jakieś mają być interwencje, trzeba pilnować, żeby narkotyków nie używali, no i różne inne społeczne zasiłki, zapomogi i tak dalej. No, oczywiście komuniści wprowadzili to, że palenie marihuany jest legalne. Palenie marihuany, no to wszyscy oskarżali w latach 30., 40., no i później się pojawiło w latach 60. i teraz ostatnio, że te zakazy palenia marihuany to były rasistowskie, no bo w latach tam powojennych to tylko czarni palili marihuanę, no i wszyscy komuniści mówili, że to było rasistowskie, że biali ścigali tą marihuanę jako murzyńską używkę. No i teraz właśnie jest ten syf kiła i mogiła i smród, brud i ubóstwo we wszystkich stanach prowadzonych przez socjalistów. No oczywiście, że ten choroby umysłowe to jest duża sprawa, no ale to jest kwestia ACLU, to w latach 1960 tych American Civil Liberty Union, oni zabronili trzymania pacjentów wbrew ich woli, no i dlatego bardzo dużo tych ludzi trafiło na ulicę. Jeżeli kiedyś oglądaliście taki film Lot nad Kukułczym Gniazdem z Jack, jak on się nazywał? Harrison? Nie Harrison.
taki film, no i pokazywał od środka, niby od środka. No to było duża przesada, no ale od tego czasu pozamykali szpitale. No ale ta czarna Karen Brown, ona mówi, że po prostu trzeba mniej aresztować, trzeba mniej dawać mandatów, trzeba bardziej dawać zasiłki, wyjaśniać i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy normalni rozumieją, że to nie jest dobrym rozwiązaniem. Ona również proponuje, żeby zatrudniać Jack Nicholson z Lotu nad Kukułczym Gniazdem. Ona mówi, że trzeba zatrudniać cywili, którzy będą rozpatrywali te najróżniejsze rzeczy, będą tam negocjowali i tak dalej, i tak dalej. No to jest jedna wielka głupota. No ale ta socjalistka Bass i ma 35% poparcia, no i Caruso ma 35% poparcia, no i ludzie widzą, że po prostu ta kobieta, która jest kompletnie taka miękka na temat tego karania jakiegoś prawa i porządku, no to ludzie będą głosowali na Caruso. Caruso ma jakieś tam rozwiązanie. Tak jak wspominałem, po tym bandytyzmie, kiedy był Rodney King, no to później tam wybrali konserwatystę, no i on doprowadził do jakiegoś porządku. No, ale Bass, ona świński numer odwala, no bo teraz Donald Trump jest używany jako straszak. Ona wydała ciężkie pieniądze na wielkie te plakaty drogowe. Mówi, że Caruso, no to jest kalifornijski Trump. No, Trump zrobił porządek. Jest nadzieja, że Caruso zrobi porządek w Los Angeles. No jeżeli jego wybiorą, no to wszystkie te inne miasta, tak jak wspominałem, Detroit, Chicago, Philadelphia, Buffalo, to wszystko zacznie się sypać, no i jego zwycięstwo doprowadzi do tego, że ludzie pójdą po rozum do głowy. No ogólnie rzecz biorąc, teraz będzie bardzo dużo zmian w Ameryce. Wszyscy normalni będą głosowali normalnie, no ale bardzo dużo komunistów, demokratów pójdzie po rozum do głowy i będzie głosowało również, żeby coś wszystko szło w normalnym kierunku. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli mieszkacie w Kalifornii, jeżeli mieszkacie w Los Angeles czy w San Francisco, no to napiszcie jak to tam faktycznie jest. No ci, co dobrze żyją, to dobrze żyją, no ale downtown San Francisco, no to od lat już został opanowany przez smród, brud i ubóstwo. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No jeżeli wy mieszkacie w Kalifornii, no to też napiszcie, dlaczego głosujecie na takich polityków, którzy doprowadzili do tego, że tam jest syf, kiła i mogiła. Zdrowia dla normalnych.